Okej, to coś nowego. I nawet nie jestem do końca pewien, jak się z tym powinno walczyć. Wiem tylko, że to jest sukubus. A wnioskując po muzyce, może to być dosyć trudna potyczka, dlatego wolnie ryzykować. PDPP Warcry. Po Warcry'u 69. Uła. To może dobrze, że go użyłem? Albo i nie. Muszę przyznać, że mnie nieco przestraszyła. Chcę stąd wyjść. I chcę zejść do tego małego budynku. Ciekawe, co tu jest. Kolejny budynek asamblaje w Nikilo? A, drugie wejście zamknięte na klucz. Man. Nie wiem, miało się bawić. Tyle wam powiem. This is serious business. Jeżeli nawet Power się tutaj pojawia, to this is serious business. Archangelowie są podatne na lód, więc... O, on jeszcze żyje? What the hell? Już nie. Never mind. Nic nie mówiłem, a tylko spróbuj mi trafić. Co za dziwka. Guzik mi opowie, czy jesteś archaniołem, czy czymkolwiek innym. Jeżeli zabijasz moje demony na hita, jesteś dziwką. Wiecie, nie, że się narzucę, ale ja tutaj przyszedłem głównie po kasę, którą będę musiał zmarnować na wskrzeszenie. Ty, tam jest jakiś mały budynek, do którego mogę iść. Pewnie zaraz tego pożałuję, to może jeszcze sobie demona jakiegoś do party wrzucę. Nie, na przykład mi na katę. Tak, dla świętego spokoju. Stacja Jurakucho. Zamknięta na klucz. Pixie znalazła perłę. Hurray. Znowu ta sama grupa. A może jednak można ich uśpić? Nie, bo po co? Ziona nie działa. Chciałbym. Znaczy, działa, działa. A jak, to już zupełnie inna sprawa. Ice Wing Buffet. Okej, przynajmniej Archangeli się pozbyłem. Au! Ty szujo. Dobra, Zio. Tutaj mogłem z Yongę, ale... No nic. Agilao. No nie trafiłem. Hama ma, z tego co pamiętam, większą szansę na zabicie kogokolwiek natychmiast niż zwykły Hama. To ja się może stąd wyniosę. Tak, to zdecydowanie nie jest zły pomysł. No cholera, pryncypały, głupie. Dodatku w tej grze najwyraźniej nie są podatne na Zio. Jaki z tego wniosek? Tornado. Bo jakoś muszę się ich szybko pozbyć. 1 HP. Au. Au. Oh man. Dobra, nie mam HP. You're shitting me. Wait, one są podatne na Zio. I z tym mnie już nie oszukacie. Fire Breath. Okej. Okay. To boli. Plus do magii, bo nigdy plus do magii nie jest... Nauczyłem się szok, który nie dokładnie jak działa.
Takie obrażenia na osoby przeciwników, czyli mniej więcej tak samo jak Ice Breath i Fire Breath. I teraz muszę się pozbyć jakiejś umiejętności. Tylko jakiej? Boosty mi się przydają tak naprawdę. Mana bonus mi zwiększa 10%. Okej, okay. Mam teraz po jednej umiejętności z każdej z tych poważniejszych. Dobra, teraz tak. Czakra drop. Okej. I teraz nie powinno być zbyt wielu przeciwników na naszej drodze, aż tak ten się wychodzi. Jak już mówiłem, nie powinno. To nie oznacza, że nie będzie. No bo teraz kręcę się stąd wychodziło chyba w lewo. Nie, w lewo. Aha. Mam nadzieję, że to było na tyle, jeżeli chodzi o moje marzenia. Man. To w ogóle czemu nie przyzywałem kolejnych demonów? Wytłumacz mi to jakoś sensownie? Bo ja sam sobie nie jestem w stanie. Oh man. Okej, przynajmniej tych się pozbyłem. Co nie zmienia faktu, że potrzebuję użyć kolejnego przedmiotu, Soma Droplet. I przyzwać kolejne demony. Na przykład Pyrojacka i Flamisa. Byle coś mieć. Nie, dobra, teraz poważnie, kiedy się stąd wychodzi? A, tędy. Azja. Man, tu jest niebezpiecznie. Nawet jak na to, że mam wyższy poziom. O, dobra, z taką grupką już jak najbardziej mogę walczyć. Aczkolwiek wykosztuje się na leczenie? Co nie miara. No way. Ludzie, dajcie spokój. W ogóle mam 9 000, potrzebuję 18. Nie, żeby coś. Dobre malarzy nie jest złe. Nioch. No way, yay. I nie zbliżam się do Dantego bez tego, bez tej Magatamy. Dobra, otwórzmy sobie drzwi. Jak tylko pokonamy tą dwójkę. Nie zgadnę, absorbują. A co? Miałem takie dziwne przeczucie, że coś z nim jest nie tak pod tym względem. Na fizyczne też są cholernie odporne. A tylko Aizdę. Wiem, że to nie jest ich słabością, ale... Mając do wyboru. De. No jeszcze. Pewnego pięknego dnia ta gra mnie zamorduje. Właśnie zamorduje moją psychikę. It's a good time terminal. Oba, chcę się przenieść do Ginzy.